Teraz polecamy najważniejszą rozmowę poranka. Zaprasza Beata Lubecka. Gościem Radia Z jest dzisiaj Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Pan przewodniczący w domowych pieleszach, chociaż wydawałoby się, że w pełnym rynsztunku, bo pod krawatem i w garniturze. Wczoraj byłem w Rzeszowie, to blisko miejsca, gdzie mieszkam, więc rozmawialiśmy o tym, co zbliża się tam niechybnie, czyli kwestiami wyborów uzupełniających na prezydenta miasta. A kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, już pan wie? Rozmawiamy o tym, by był to wspólny kandydat całej opozycji, środowisk społecznych, obywatelskich. Wszystko jest na dobrej drodze, ale co do nazwisk, jeszcze pozwoli pani redaktor, że kilka dni będą potrzebne, żeby to wszystko ustalić. Recepta na kryzys. Kto jest autorem tego programu Platformy Obywatelskiej? To są założenia, pani redaktor, cały program, który będzie przedstawiany. Na to jeszcze mamy trochę czasu do wyborów, ale to są założenia, kto to wymyślił? Parlamentarzyści z Komisji Gospodarki, z Komisji Finansów Publicznych, eksperci. A ten program był konsultowany z partnerami z Koalicji Obywatelskiej? Znaczna część tych postulatów to są konkretne projekty ustaw, które zostały wspólnie przez Klub Koalicji Obywatelskiej złożone. No, ale czytałam na Twitterze wiceprzewodniczącego Partii Zielonych, Wojciech Kubalewski napisał, że nikt z Partii Zielonych tego nie uzgadniał z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej, że Partia Zielonych z wieloma postulatami się nie zgadza i ma inne zapisy w programie. Czyli jednym słowem zaskoczyliście współkoalicjantów. A wczoraj rozmawiałem z panem współprzewodniczącym. Potwierdził, że jeżeli Klub Koalicji Obywatelskiej zgłasza jakieś pomysły w parlamencie, są to projekty ustaw, to oczywiście Partia Zielonych to popiera. I tak jest na przykład z kwestiami dotyczącymi zniesienia absurdalnych przepisów dotyczących biurokratycznych zasad pomocy przedsiębiorcom, kwestii związanych ze stanowieniem prawa. To są normy. Ale pod tymi postulatami, które zaprezentowaliście akurat w sobotę, to Zieloni się podpisują? Jedyne zastrzeżenie, które miał pan współprzewodniczący, to kwestia likwidacji tak zwanego podatku Belki, ale tak to jest w koalicjach, że nie wszystkie postulaty mogą być przez wszystkich artykułowane. Najważniejsze, ten wspólny mianownik jest bardzo duży. Myślę tutaj o kwestiach bardzo potrzebnych już tu i teraz dla przedsiębiorców w walce ze skutkami COVID. Ale PSL wam wytknęło, że popisujecie się pomysłami, które już wcześniej prezentowało PSL. Tak to jest, że jeżeli są dobre pomysły, to wiele ugrupowań je zgłasza. PSL ma ograniczoną kwestię dotyczącą na przykład 5% VAT-u dla gastronomii. My mówimy o tym dużo szerzej. Można sprawdzić, kto kiedy zgłaszał jakie propozycje ustawowe. Ja cieszę się, że ten wspólny mianownik staje się bardzo duży dla ugrupowań demokratycznych. No właśnie, to proponujecie to obniżenie podatku VAT na rok do 5% dla branż, które nie mogą prowadzić działalności gospodarczej wskutek pandemii. To ile to będzie kosztować budżet? To są takie pobieżne wyliczenia, to może być kilka miliardów złotych. W tej chwili proszę zwrócić uwagę, że od blisko roku te wpływy z VAT-u dla zamkniętych branż w ogóle nie istnieją. Jak widać, budżet się nie zawalił, więc teraz potrzebny jest impuls, który pozwoli na to, by te branże mogły wrócić do normalnej działalności. Ale ja raz jeszcze podkreślam, tu nie chodzi tylko o przedsiębiorców, tu chodzi o ich dostawców, podwykonawców, pracowników czy samorząd. Trzeba na gospodarkę patrzeć jak na system naczyń połączonych i z jednej strony ta pomoc w postaci obniżonego VAT-u może przynieść dodatkowe przychody w innych miejscach. No ale w jakiej wysokości? Powinny one się zrównoważyć, tak jak kwestia na przykład kwoty wolnej od podatku, która szacowana jest nawet do 20 miliardów złotych. Natomiast luka w zatrudnieniu na rynku pracy w Polsce i brak wpływów z tego tytułu przez niektórych ekonomistów to szacunki rzędu 60 miliardów złotych, a więc te pobudzające narzędzia dotyczące pracy, dotyczące tego, żeby praca się znowu bardziej opłacała, mogą spowodować wzrost przychodów, a nie obniżenie, jeżeli to jest dobrze zaprojektowane, tak jak proponuję. Tutaj dość sceptyczna jest Nowoczesna, która też chyba została zaskoczona. Adam Szłapka mówił tak, że 5% VAT to trzeba było dobrze policzyć, bo jest kwestia znalezienia źródeł finansowania. To jest ważne dla Nowoczesnej. No więc czy znaleźliście źródła finansowania? Tak, raz jeszcze podkreślam, że przez ostatni rok na przykład branża gastronomiczna czy branża hotelarska była dotknięta restrykcjami rządowymi.
Wpływy z VAT-u już praktycznie w niektórych miesiącach nie istniały, ponieważ było zamknięcie. W związku z czym tutaj mówienie o tym, że budżet państwa na tym straci przy zamkniętych branżach, jest nieporozumienie. Tu jest potrzebny dodatkowy impuls, by branże mogły się odbudować. I naszym zdaniem ten czasowe obniżenie VAT-u właśnie to będzie powodowało. Postulat Nowoczesny od samego początku był zgłaszany, został również uwzględniony. To bardzo ważny partner koalicyjny. Myślę tutaj o przywróceniu handlu w niedzielę z jednoczesnym zapewnieniem co najmniej dwóch wolnych niedziel dla każdego pracownika. No to Nowoczesna rzeczywiście to zgłaszała. A ile podpisów już uzbieraliście pod projektem w sprawie likwidacji TVP Info? W tej chwili jest kilkanaście tysięcy podpisów, natomiast spokojnie pani redaktor, to jest aż. Natomiast my mamy czas. Ale szału nie ma jak kilkanaście tysięcy. Spokojnie potrzebne jest podpisów 100 tysięcy i tyle będzie uzbieranych. Natomiast zwracam uwagę na to, że działamy absolutnie według jasnych zasad i do czasu otrzymania postanowienia o zarejestrowaniu komitetu przez panią marszałek Witek, tutaj te działania są wstrzymane. Czyli do kiedy macie czas, żeby zebrać te podpisy? 3 miesiące od czasu, kiedy pani marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek, przyśle nam postanowienie o zarejestrowaniu komitetu. A na Orlenie też pan nie tankuje, czy tankuje? Ja nie mam z tym problemu, akurat mam, preferuję inne stacje ze względu na lepszą kawę, ale no nie zamierzam, uważam, że ciężką pracę wykonują pracownicy na stacjach Orlenu, ciężką pracę wykonają pracownicy w innych sieciach, natomiast no cóż, nie ich winą, że współczesny Dyzma stoi na czele tego koncernu. Nie ich winą jest to, że zamiast obniżać ceny paliw, pompuje się zyski tej spółki po to, by przejmować na przykład niezależne media. No i nie jest ich winą to, że stojący na czele Orlenu pan prezes Obajtek w ostatnich dniach zasłynął z wyjątkowo chamskiego języka. No i nie ich winą jest to, że zmieniano przepisy tak, by właśnie ludzie pokroju Obajtka oskarżeni w sprawach karnych mogli być w sposób absolutnie bez kontroli sądowej oczyszczeni z zarzutów przez polityczną prokuraturę, która podlega Zbigniewowi Ziobrze. Ale w Platformie Obywatelskiej też chyba nie wszyscy mówią taką przepiękną polszczyzną. Też zdarza, wczoraj świetnie powiedział Donald Tusk, że nikt nie ośmieliłby się zwalać na syndrom Tureta tego, że używa wulgarnego języka, ale tutaj chodzi o to, w jaki sposób pan Obajtek mówi o swoich najbliższych, w jaki sposób postępował, będąc przez nich zapewniony, miał zarzuty karne, akt oskarżenia, pani redaktor, który z sądu został wycofany tylko dlatego, że Ziobro i spółka tak zmienili prawo, że bez żadnej kontroli prokurator mógł wycofać akt oskarżenia, a potem sprawę umorzyć. Było to potrzebne, by pan Obajtek mógł zajmować bardzo ważne funkcje w spółkach Skarbu Państwa i by mógł powiedzieć, że jest niekarany, ani I tutaj musimy że nie toczy się. Dziękujemy. To jest większa afera z tą zmianą prawa niż afera. Jesteśmy już od teraz na Facebooku i na Radio Z.pl. Beata Lubecka, zapraszam. A gościem Radia Z, przypomnę, jest Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, lider tej partii. A widział pan wczorajszy sondaż? Ruch Hołowni wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość. Jest na pierwszym miejscu. Gdyby wybory odbyły się teraz, dzisiaj, to poparcie dla partii Szymona Hołowni deklaruje ponad 30% ankietowanych. Platforma dopiero jeżeli na trzecim miejscu. Jeżeli komukolwiek udaje się pozyskać wyborców, którzy do tej pory głosowali na Jarosława Kaczyńskiego i na PiS, to bardzo dobrze. Ja zawsze będę trzymał kciuki. Natomiast no, sondaże nie jest tak, wygrywają wyborów. Tak, Ruch Hołowni odbija wam głosy, że to pokazuje ten sondaż, że wyborcy są zmęczeni Platformą Obywatelską. Pani redaktor, ja z wielką pokorą podchodzę do każdego sondażu, ale pamiętam, kiedy w 2016 roku media ogłaszały nowego lidera opozycji, sondaże szybowały pod 40%. Jak to się skończyło, wiemy. Ciężka praca, współpraca opozycji, dobre projekty, dobre postulaty programowe i przede wszystkim jak najszersze porozumienie, które wystartuje w wyborach, to jest jedyna gwarancja na odsunięcie obecnej ekipy. Ale czy to jednak nie świadczy o tym, że wyborcy są zmęczeni Platformą Obywatelską? Pan nie ma sobie nic do zarzucenia jako szef tego ugrupowania, największej partii opozycyjnej?
widziała Pani ostatni event, widziała Pani na pewno to, co robiliśmy kilka tygodni temu. Tylko ciężka praca zarówno w parlamencie, jak i poza nim. Ciężka praca, że wystąpicie przed ekranem i pokażecie słupki? Trzeba przygotować, Pani redaktor, założenia ustawowe, wyliczenia. Trzeba spotykać się z ludźmi. Odbywamy setki spotkań z przedsiębiorcami, z ludźmi dotkniętymi pandemią. Konsultujemy te pomysły, zgłaszamy ich postulaty. No i właśnie ten obniżenie do 5% VAT na czas jednego roku, no to są pomysły przedsiębiorców. Wczoraj mówiła o tym w tym programie wiceminister rozwoju Olga Semeniuk z Prawa i Sprawiedliwości, że takie postulaty zgłaszają również w rozmowach z rządem przedsiębiorcy, także to nihilnowi. Ale czy to jest zarzut, pani redaktor, czy plus, że ugrupowanie wsłuchuje się w głos przedsiębiorców? Bo to wydaje mi się, że tutaj dochodzi do pewnego nieporozumienia. Tutaj rząd powinien słuchać przedsiębiorców, jeżeli tego nie robi, to od tego jest najpoważniejsza partia opozycyjna, żeby takie postulaty zgłaszać. Przedsiębiorcy to jest filar gospodarki, mali, średni przedsiębiorcy dotknięci chociażby podwójnym opodatkowaniem, jeżeli prowadzą działalność w formie spółek komandytowych. Podwyższenie podatku, nowe podatki, to jest cecha rządu PiS-u. Jeżeli ktoś opodatkowuje podwójnie pracę, myślę o pracownikach za granicą, kilkaset tysięcy pracowników może być dotknięty tym podatkiem, no to pokazuje, że nie rozumie, co powinno się robić w czasach kryzysu i opozycja jest od tego, by dobre projekty, które zgłaszają obywatele, przedsiębiorcy, zgłaszać w parlamencie i to robimy. Jeszcze porozmawiamy o tym waszym programie e-recepta, właściwie o założeniach recepty na kryzys, chociaż nazwa rzeczywiście trochę dwuznaczna, bo może sygnalizować, że chodzi o to, żeby kryzys wywołać, a nie go zażegnać. Po co wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej? O, przepraszam bardzo, czy pan zniknął? Halo, halo. Już jestem. A co się stało? Ja już jestem. No tak to, tak to bywa, pan, jeżeli... Wyłączył pan kamerkę? Nie, pani redaktor, tak to jest. Już wiem, kto z władz nie słucha dzisiejszego programu, także będę to miał na myśli. Wie pan, kto słucha? Oczywiście żartuję. Kto nie słucha, bo w tej chwili dzwonił. Aha, okej, okay. A może pan powiedzieć, kto to był, czy nie? Nie, bo później pani mnie zaprosi, powie, nie słuchasz mnie? Nie, to nie ma zaproszenia do gościa Radia Z, więc nie będę tutaj posła Tomczyka z szefa klubów pokrywał. Aha, to był poseł Tomczyk, rozumiem. No, to ja tego nie powiedziałem. Trochę tak. A po co wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotkał się z liderem Wiosny Robertem Biedroniem? Pan wie, co oni knują? Pani redaktor, prezydent Warszawy spotyka się z eurodeputowanym. Ja też wielokrotnie spotykam się z moimi kolegami, koleżankami z Lewicy, PSL-u. Nie ma tygodnia, byśmy nie rozmawiali z marszałkiem. Ale pytał pan Rafała Trzaskowskiego, po co się spotykali? No bo to jednak wzbudziło pewne zainteresowanie. Pani redaktor, ja z Rafałem Trzaskowskim rozmawiam niemal każdego dnia, natomiast no, trudno, żeby miał spowiadać się z tego, o czym rozmawia z Robertem Biedroniem. Robert poprosił o spotkanie. Czy nie pytał pan Rafała Trzaskowskiego, po co się spotkali panowie w dodatku w ratuszu? Robert prosił o spotkanie w ratuszu, chciał porozmawiać, chciał spotkać się. No i oczywiście Rafał Trzaskowski jako otwarty prezydent Warszawy zawsze z eurodeputowanym każdego ugrupowania jest gotowy się spotkać. Ale według Superekspresu to politycy dyskutowali jednak o nowym projekcie centrowo-lewicowym bez udziału konserwatystów z Platformy Obywatelskiej. To nie boi się pan, że Trzaskowski z Biedroniem będą budować nową partię? Pani redaktor, jak ja bym wierzył w to w doniesienia medialne, to naprawdę nie byłbym w polityce, tylko zajmowałbym się działalnością science fiction. I znów pan zniknął, generalnie. Znowu ktoś do pana dzwoni. Już nie powiem kto, pani redaktor, bo to już zaczyna. To znaczy, że jak dzwonią do budki od rana, no to go potrzebują. No. Dobrze, wracając do... Wie pani redaktor, później jest tak, że niektórzy politycy mówią, że jak przestaną telefony dzwonić, to jest największy dramat, więc dobrze, no, że póki dzwoni. Co jest pan szefem Platformy Obywatelskiej, no to w takim razie dzwonią do pana z różnymi sprawami. Dobrze, wracając do... Nie wierzy pan w takim razie w te doniesienia, jakoby Trzaskowski z Biedroniem mieli coś knuci za pana plecami i być może za plecami również liderów Lewicy, żeby stworzyć jakiś nowy byt, nową partię. Może na bazie ruchu Trzaskowskiego, który jakoś nijak się nie może rozwinąć. No, nie starasz mi się komentować doniesień science fiction, oczywiście to tak to jest, że zawsze będzie szukało się sensacji, ale ja komentuję to z uśmiechem i myślę, że ktoś bardzo, bardzo chciał napisać sensacyjny artykuł. Ale wie pan, że są w polityce, że są w Platformie Obywatelskiej politycy i jest ich
niemało, którzy uważają, że powinien pan ustąpić ze stanowiska i że stery przywództwa powinien przejąć Rafał Trzaskowski, bo jest jedyną szansą dla Platformy Obywatelskiej, która jest w kłopocie, nie może jakoś przebić tego szklanego sufitu i że tylko Rafał Trzaskowski byłby w stanie poprowadzić Platformę do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych. Podejrzewam, że za 3 miesiące te same osoby mówiłyby o kolejnym liderze. Umówiliśmy się na konkretną kadencję, na 4 lata. Rafał Trzaskowski jest w mojej rekomendacji wiceszefem Platformy, bardzo zaangażowany również w sprawie samorządowej. Czyli pan nie będzie rezygnował, nie będzie pan słuchał tych podpowiadaczy, rozumiem, tak? Przede wszystkim wspólnie musimy ciężko pracować. To robimy, każdy na swoim odcinku. Natomiast dzisiaj najważniejsze jest to, by wrócić do takiego normalnego trybu pracy w Polsce. Bardzo tego brakuje ze względu na obostrzenia i w sytuacji, w której nie możemy w sposób taki, jak dla polityków jest normalny, spotykać się, uczestniczyć w spotkaniach z wyborcami, no musimy to zastępować innymi aktywnościami, chociażby takimi internetowymi, czy też w mniejszych. No i zdarza się, że posłowie Platformy Obywatelskiej głosują jakoś nie tak, jak powinni. Mówię teraz o noweli w sprawie Sądu Najwyższego, prezydenckiej noweli. No nawet szef klubu Platformy Obywatelskiej, Cezary Tomczyk, zagłosował nie tak, jak powinien. Jak rozumiem. Pomyliliście. Po prostu opóźnienie w transmisji to się zdarza w głosowaniach sejmowych. Jarosław Kaczyński jako jedyny z PiS-u głosował przeciwko ustawie o służbie zagranicznej. W związku z czym, no jak widać, zdarzają się pomyłki również liderom innych ugrupowań. To tak to jest, jeżeli Sejm został przeniesiony praktycznie do internetu. System tak działa. Mnie też zdarzyło się kilka razy zagłosować z opóźnieniem, przez to ten głos był oddany w sposób inny, aniżeli całe ugrupowanie. To się niestety zdarza i takie błędy nie powinny mieć miejsca, ale cóż, mylić się i jest rzeczą ludzką. A już zainstalował pan Twittera w swoim tablecie? Jasno, nawet TVP Info, tak zwana publiczna telewizja, potrafiła zrobić z tego materiał, tak, jest zainstalowany. Co więcej, był, tylko nie dostrzegałem, że został przeniesiony w inne miejsce. A kiedy będzie gotowa deklaracja ideowa Platformy Obywatelskiej? Bo na razie to jest jak Yeti. Wszyscy o niej słyszeli, ale nikt jej nie widział. Spokojnie, nie chcę mówić o konkretnym terminie, bo to też będzie pewnego rodzaju zaskoczenie. Skończyły się konsultacje w każdym regionie. To było kilkadziesiąt spotkań z naszymi członkami, sympatykami, bardzo dobrych rozmów. To była też okazja do tego, by rozmawiać o założeniach programowych, nie tylko ideowych. A teraz osoby odpowiedzialne za to, to przygotowują już tekst z odpowiednimi rekomendacjami dla zarządu, a później dla rady. Rodzi się w prawdziwych bólach. No, nie, pani redaktor, rodzi się w ten sposób, w jakim partie powinny pracować, czyli od dołu do góry, czyli rozmowy. Ja wiem, że taka jest moda, żeby w tych dzisiejszych czasach to było ekspresowo. Zarząd Platformy Obywatelskiej zdecydował nieco arbitralnie, przecież pojawiały się głosy, że to Rada Krajowa czy też konwencja powinna o tym przesądzić, zdecydować, jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji, no ale to tak na marginesie. Stanowiska zajmuje Zarząd Krajowy. Stanowisko było wypracowane, przedyskutowane. Jak widać, przyjęte zdecydowaną większością głosów, bodajże 26 głosów dla 30 osób. Przypomnę, że dzisiaj gościem Radia Z jest, gdyby ktoś nie wiedział, Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Czy nadal chce pan współpracować z Jarosławem Gowinem? Jeżeli Jarosław Gowin poparłby przyspieszone wybory, poparłby rząd techniczny, który doprowadziłby do odpolitycznienia prokuratury, odpolitycznienia służb, wyrzucenia z mediów publicznych pisowskich propagandystów i oczywiście powołanie sejmowych komisji do wyjaśnienia pisowskich afer, to będzie mile widziany po jasnej stronie mocy. Natomiast jak ktoś próbuje hamletyzować i myśli, że najbliższe 2 lata będzie udawał takie zainteresowanie, no to cóż, ten czas się kończy. Tak, jest taka szansa dla Jarosława Gowina, że może być częścią obozu, który zakończy rządy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, ale do tego trzeba determinacji i zdecydowania. Na razie. A kiedy panowie ostatnio rozmawialiście albo, nie wiem, widzieliście się? W zeszłym roku. W zeszłym roku. Czyli od tamtego czasu nie rozmawialiście. I rozumiem, że pan w takim razie przez media apeluje do Jarosława Gowina. Jarek, musisz pójść z nami, czy też pójdź z nami. Odpowiedziałem na pytanie, kiedy widzieli. A kiedy rozmawialiście? To pozostanie moją tajemnicą, bo ustaliliśmy, że nie rozmawiamy przez media, jeżeli chodzi o szczegóły. Mm-hmm.
No to w takim razie, kiedy kurtyna pójdzie w górę? To już zależy od Jarosława Gowina, czy wreszcie... Czyli się mierzy ze sobą, rozumiem, tak? Cały czas... No, to już nie mnie oceniać, jakie są rozterki poszczególnych polityków. Ja wiem jedno, dzisiaj Polsce potrzebny jest nowy rząd, rząd odpowiedzialny, rząd, który potrafi przejść przez kryzys gospodarczy. Takiego rządu nie ma. Premier Morawiecki nie ma pewności co do większości parlamentarnej, nie potrafi przedłożyć chociażby ratyfikacji nowych źródeł finansowania w Unii Europejskiej. Plan odbudowy jest pisany na kolanie. Martwi się o to, czy będzie premierem jutro, pojutrze. Tak jakby wasz program był pisany tak naprawdę wycyzelowany do ostatniego przecinka. Pani redaktor, to jest rząd. Ja przypominam, że to są ludzie, którzy mają być odpowiedzialni za wydatkowanie 257 miliardów złotych. A jak na razie widzimy, że jest to rząd, który zajmuje się tylko podziałem stanowisk. Czy pani redaktor zdaje sobie sprawę, że od tak zwanej rekonstrukcji nadal nie mamy ustawy o działach, czyli nadal ten rząd działa inaczej, aniżeli mówi ustawa? Z ostatniego posiedzenia Sejmu ściągnięto kolejny raz ustawę o działach, czyli rząd nie ma nawet większości, by przyjąć taki, w cudzysłowie, regulamin swojej pracy. To pokazuje, jak de facto ten obóz jest w rozsypce. I dzisiaj, jeżeli ktoś nie ma większości parlamentarnej, takiej stabilnej, to powinien ustąpić. Jak widać, premier Morawiecki próbuje dotrwać, licząc na to, że Kaczyński zmieni zdanie i go nie wymieni. A jeśli chodzi o współpracę z Jarosławem Gowinem, to zapewne pan słyszał wczoraj, czy też oglądał wywiad z Donaldem Tuskiem, jak sądzę, albo potem przeczytał pan krótki brief, czego ta rozmowa dotyczyła i jakie były opinie wypowiedziane przez byłego lidera Platformy Obywatelskiej i odradza jednak współpracę z Jarosławem Gowinem. Powiedział tak, na miejscu opozycji jakichś długoterminowych strategii na tego typu politykach to bym nie budował, bo szczerze powiedziawszy, nie zawsze wiedziałem, po czyjej stronie stoi Jarosław Gowin wtedy, kiedy był w moim rządzie i w jaką stronę się aktualnie przechyla, a co dopiero teraz. Dokładnie mówię o tym samym. Powtarzam, że jeżeli byłaby możliwość współpracy, to w kwestii rządu technicznego, który doprowadzi, raz jeszcze podkreślam, do rozliczenia wszystkich pisowskich afer, do odpolitycznienia prokuratury i służb, do odpolitycznienia mediów publicznych i później do przeprowadzenia równych, wolnych, demokratycznych wyborów w Polsce. I w tym zakresie widzę możliwość współpracy. I to jest pole do popisu dla Jarosława Gowina. Czy będzie dalej w tym antydemokratycznym, antyeuropejskim obozie i będzie ciągle miał rozterki, czy też, tak jak w maju, kiedy wspólnie zablokowaliśmy wybory kopertowe, będzie jednak miał tą odwagę, by przeciwstawić się Kaczyńskiemu. Tylko teraz nie na chwilę, tylko na stałe. Panie przewodniczący, jeśli zapytam jeszcze o te wasze propozycje, przynajmniej założenia. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 10 tysięcy złotych, to o ile zmniejszy wpływy do budżetu? Jeżeli chodzi o kwestię PIT-u, to około 20 miliardów złotych, ale może tylko 20 miliardów, przecież podwyższenie kwoty wolnej do podatku do 8 tysięcy złotych to skutkowało właśnie tymi 20 miliardami złotych. Dlatego, że jednocześnie mówimy o tym, że nie będzie to zrównoważone wpływami w innych obszarach, chociażby podatków pośrednich i chociażby z likwidacji, tak jak już wspomniałem, tak zwanej luki zatrudnieniowej, która jest największą bolączką polskiego rynku pracy i polskiej gospodarki. Podatki to system naczyń powiązanych, również w sferze takiej zależności podatku dochodowego i podatków pośrednich. Dlatego mówimy o tym, że jesteśmy w stanie to sfinansować. Jest pytanie słuchacza. Proszę się pochwalić, o ile wzrosła kwota wolna od podatku w latach 2007-2015, kiedy rządziła Platforma Obywatelska razem z PSL-em? Mogę chwalić się blisko 5,5 tysiącami żłobków i przedszkoli. No tak, tutaj się rzeczywiście nie ma się kilometrów. Tutaj się rzeczywiście nie ma się pochwalić, ponieważ od 2009 do 2016 roku kwota wolna od podatku wynosiła 3091 zł, a wcześniej no niewiele też ponad 3000 od 2007 roku. W tamtych czasach blisko 100% wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę. Udało nam się wprowadzić chociażby najdłuższy urlop rodzicielski. W historii Polski jeden z najdłuższych urlopów. Ale wtedy też mieliśmy sytuację kryzysową. No wtedy słyszeliśmy, że Polska zieloną wyspą, że przeszliśmy suchą stopą. No to wtedy też nie należało podwyższać kwoty wolnej od podatku? Proszę zwrócić uwagę, jak wiele rzeczy udało się wtedy zrobić. Wtedy w Europie cięto emerytury, renty, cięto pensje w budżetówce. Nam udało się zachować te wszystkie świadczenia należne polskim emerytom.
udało się utrzymać stopę bezrobocia na dobrym poziomie. W krajach południa bezrobocie jest na dobrym poziomie. Proszę zwrócić uwagę, co dzieje się w tej chwili z inflacją. Najwyższa w Europie. Jak będziecie ją zbijać w takim razie? Pani redaktor, to są dobre działania między innymi Banku Centralnego, Rady Polityki Pieniężnej. Przypomnę, że dzisiaj Bank Centralny jest takim niezbyt dobrym przykładem tego, jak kolejna instytucja zamiast być niezależna jest obsadzona pisowskimi działaczami. Nadaje, czy nie nadaje, czy dobrze zarządza bankiem, czy nie dobrze zarządza bankiem centralnym, ale co zrobiłaby Platforma, gdyby doszła do rządu, gdyby przejęła rządy, wróciła do władzy, żeby zbić tę inflację? To tutaj są różne, ja bym nie chciał wchodzić w szczegóły tych instrumentów dotyczących. Czyli nad tym się jeszcze nie zastanawialiście? Nie, tylko pani redaktor, nie da się w jednej audycji rozmawiać o wszystkim. Natomiast dzisiaj problemem przede wszystkim jest to, że w Polsce zamiast wykorzystać olbrzymią szansę, jaką są środki europejskie, nadal nie ma realnego planu odbudowy. Pieniądze polskich podatników przeznaczane są na wielkie koncerny, które wykupują na przykład media, i przez to koszt benzyny, która jest jednym z czynników kształtujących ceny w wielu sektorach czy branżach gospodarczych, bardzo mocno poszła w górę, mimo że na rynkach baryłka ropy bardzo potaniała. Dzisiaj koncerny państwowe służą temu, by przejmować na przykład prywatne podmioty. Ta fuzja Lotosu z Orlenem, absurdalna, powoduje, że trzeba sprzedać zagranicznym podmiotom polskie stacje benzynowe, tylko po to, żeby można było finansować te chore wizje obecnej władzy. To gospodarka to jest system naczyń połączonych. Jeżeli za spółki Skarbu Państwa będą odpowiedzialne osoby tak niekompetentne, jak widzimy, to ich wartość będzie spadała. Proszę zwrócić uwagę, że chociażby cały sektor energetyczny jest już na granicy bankructwa. W spółkach Skarbu Państwa prezesi zmieniają się po kilka miesięcy, biorą olbrzymie odprawy, przychodzą następni. Chociażby wartość przez pierwszy niecały rok, kiedy Jacek Sasin był szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych, to wartość 13 największych spółek, w których udziały ma państwo, to wartość akcji Skarbu Państwa spadła o blisko 31 miliardów złotych. I to są realne liczby. I to jest coś, gdyby to był przed wpływy, jak się chwali bardzo prezes Daniel Obajtek. Ale wpływy z czego? Z tego, że pani zapłaci więcej za paliwo? To jest powód do dumy, że monopolista z rynku ściąga od klientów więcej pieniędzy? Gdyby Obajtek był rzeczywiście jakimś wizjonerem, to Orlen byłby jednym z wielkich graczy na przykład na rynku odnawialnej energii, a nie kupowałby koncern Polska Press, by zamknąć usta dziennikarzom albo by uprawiać propagandę. No gdzie spółka paliwowa jest od tego, by kupować media? No przecież na Boga, za to Obajtek będzie rozliczony jako działanie na szkodę spółki, bo w mojej ocenie każdy akcjonariusz ma prawo dzisiaj do roszczeń wobec tego zarządu, w szczególności Obajtka, za działanie na niekorzyść spółki. Przecież spółka paliwowa nie jest od tego, by zajmować się wykupywaniem mediów. Jeszcze wracając do tego programu, tych założeń, tylko zapytam, ile będzie kosztować budżet państwa ta rekompensata za 2 semestry dla studentów, którzy stracili pracę wskutek pandemii, a chcieli pracować? Czy to policzyliście? Tak, jeżeli byśmy objęli bezpłatnym nauczaniem, to jest dużo szersze założenie, wszystkich studentów studiów zaocznych, to byłoby to około 2,5 miliarda złotych za rok. W związku z czym to jest około miliarda złotych plus minus, takie są szacunki, jeżeli mówimy o tej pomocy. Ja zwracam uwagę na to, że państwo absolutnie w sferze tej pomocy ogranicza się do takiej bardzo biurokratycznej pomocy tu i teraz. Nie ma żadnej wizji, jak to robić. I to jest niestety wielki problem również dla ludzi młodych. Ja mam zajęcia ze studentami od 2002 roku. Przez ostatni rok spotykam się z nimi tylko wirtualnie, tak jak zresztą funkcjonuje szkolnictwo wyższe w tej chwili. I widzę, jak tego pierwotnego entuzjazmu kilku miesięcy, że jest coś nowego, jak w tej chwili i siada ta chęć nauki, ale przede wszystkim ile osób mówi mi, zwłaszcza studentów zaocznych, że straciło pracę,
że widzą te absurdy, które działań rządowych, widzą nielegalność tych działań. Przecież pytają, dlaczego, skoro mamy stan klęski żywiołowej, ten rząd nie zdecydował się na to i znają odpowiedź. Dlatego, że chce w sposób arbitralny decydować, kto dostanie odszkodowanie, a kto nie. A w sytuacji klęski żywiołowej mamy jasne procedury, które pomagałyby wszystkim, którym spadły obroty, a nie tylko wybranym gałęziom. I ostatni set, jeśli chodzi o gościa Radia Z, czyli Borysa Budkę, pytania od słuchaczy, tylko proszę o krótkie odpowiedzi, bo chciałabym tych pytań jednak zadać sporo. Zobaczymy, czy się uda. Pytanie od słuchacza właśnie. Czy PO jest za opłatą reprograficzną? Na poziomie europejskim dyskutujemy w parlamencie tego typu działania. To jest wielkie wyzwanie, bo z jednej strony wolność internetu, ale z drugiej strony prawa twórców. Tu potrzebna jest dobra parlamentarna dyskusja w oparciu o dane europejskie. Nie mówię nie, natomiast nie powinno się to odbywać tylnymi drzwiami bez dyskusji i wyjaśnienia tego tematu. A może jeszcze wyjaśnimy słuchaczom, co to jest ta opłata reprograficzna? Generalnie jest tak w tej chwili w Unii Europejskiej, że toczą się prace nad innym sposobem opłat dla twórców, dla całej branży cyfrowej, dla korzystania z cudzych Ale wie pan, co to jest ta opłata, czy nie wie pan? Natomiast ja nie wiem, o jakie założenia chodzi słuchaczowi. To jest opłata doliczana do ceny urządzeń nośników służących do kupowania. Do nośników cyfrowych. Resort Kultury już pracuje nad tym od pewnego czasu i nie może się z tego kosić. Tak, dlatego że z jednej strony populiści mówią, że jest to opłata, która ma obciążyć wszystkich posiadaczy smartfonów, telefonów, iPadów, ale z drugiej strony w Polsce istnieje taka opłata w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. No to tak czy nie wprowadzać, czy nie wprowadzać taką opłatę? Ale ta opłata już istnieje, pani tak, redaktor. Tak, ale czy obciążać dodatkowe nośniki? Można się nad tym zastanawiać, ale tylko jeżeli będzie to zrobione z poziomu europejskiego, będzie to jasno wytłumaczone. Natomiast dzisiaj to resort kultury powinien zaproponować założenia. Dzisiaj kserokopiarki, nagrywarki CD, nie wiem czy słuchacze w ogóle jeszcze pamiętają coś takiego, dawne magnetofony, czyli coś, co już nie istnieje, są objęte taką opłatą. Natomiast urządzenia, które mogą służyć kopiowaniu, smartfony, tablety, takiej opłaty nie mają, więc ta opłata istnieje, tylko dzisiaj potrzebny jest nowy model, żeby twórcom zapewnić ochronę ich praw majątkowych, ale z drugiej strony nie było tak, że wzrośnie nam gwałtownie cena urządzeń cyfrowych, bo stawiając na cyfryzację, musimy pamiętać o tym, że to jest przyszłość i opłatami nie możemy zabić rozwoju tego rynku. Maria pyta, co robi gabinet cieni i kto aktualnie jest w nim premierem? W tej chwili pracujemy nad nową formułą koalicyjnego gabinetu ekspertów. W czwartek mam spotkanie z moimi partnerami z koalicji. Czyli gabinet cieni funkcjonuje, rozumiem, tak? Bo jest taka wszystko jest na dobrej. Wszystko jest na dobrej drodze, by to koalicyjnie zbudować ekspercki gabinet. W tej chwili pracują zespoły w parlamencie, 13 zespołów, które w parlamencie koalicyjnie przygotowuje założenia ustaw, zgłaszają poprawki. To bardzo dobra formuła. Trzeba pracować. Czyli gabinetu cieni już nie ma. Pan z tego zrezygnował. To był pomysł autorski Grzegorza Schetyny i pan to po prostu odkłada, zamyka, rozumiem, tak? Potrzebny jest gabinet ekspertów, natomiast co do cieni ja mam tu wyrobione. Piotr pyta, tablet dla każdego ucznia, stara obietnica Tuska. Ile to będzie kosztować, skąd na to pieniądze? Około 2 miliardów złotych. 20% całego budżetu w ramach Krajowego Programu Odbudowy powinno iść na kwestie związane z cyfryzacją. Źródło finansowania jest, można to zrobić. Tylko skoro absolutnie nie udało się tego spełnić Tuskowi, to dlaczego ma się to udać Budce, zakładając, że Budka zostałby premierem? Bo dzisiaj mamy nowe źródła finansowania, bo dzisiaj możemy użyć pieniędzy europejskich właśnie do budowy cyfrowej Polski, do tego, by każdy uczeń w Polsce miał zapewnione nauczanie zdalne, jeżeli dojdzie na przykład do kolejnej fali pandemii czy nowej epidemii. Są na to pieniądze ze środków europejskich, trzeba je tylko mądrze wydać. Dzisiaj znowu rodzi się pytanie, czy lepiej jest pompować te pieniądze w jakieś absurdalne projekty, które nigdy nie wyjdą, typu
fabryka szczepionek, to tak jak 100, 1 000 000 aut elektrycznych, czy nie wiem, to tam było 100 tysięcy mieszkań, czy jednak lepiej by korzystali z nich wszyscy, łącznie z uczniami, którzy zostaną wyposażeni w nowoczesne tablety zapewniające łączność zdalną w sytuacji, w której na przykład nauka stacjonarna nie będzie. Około 2 miliardów złotych. To na ten budżet 257 miliardów pieniędzy z Unii Europejskiej naprawdę jest problem. Sebastian pyta, jak Platforma chce obniżyć podatek VAT do 5%, skoro będąc członkiem Unii Europejskiej, minimalna wartość musi wynosić 15%? Nie, to są tutaj jest fachowcem Izabela Leszczyna i nasi eksperci. Przecież już w tej chwili mamy stawkę 5%. To jest możliwe do przeprowadzenia, mam takie zapewnienia ekspertów. Ja na co dzień naukowo nie zajmuję się podatkami, ale wierzę tym, którzy pracowali w rządzie, którzy znają się na sprawach harmonizacyjnych i jest to na pewno rozwiązanie, które nie będzie kwestionowane w Unii Europejskiej. I jeszcze ostatnie pytanie. Jak PO chce uleczyć polską służbę zdrowia, skoro w powiatach, gdzie rządzi PO z PSL-em, szpitale powiatowe są zadłużone na miliardy? Przypomnę, że to w 2018 roku ten rząd wprowadził system scentralizowany, tak zwaną sieć szpitali. Przez to długi szpitali powiatowych wzrosły łącznie do 15 miliardów złotych w skali kraju. To pokazuje, że centralne zarządzanie szpitalami absolutnie nie zdaje rezultatu. To państwo jest płatnikiem dla szpitali, a nie samorząd. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, niewykonany przez PiS, wyraźnie wskazuje na to, że to państwo powinno pokrywać długi szpitali, a nie samorząd. Samorząd powinien koordynować pracę. Dla mnie takim modelem dobrym jest koordynacja tych prac i sieci szpitali z poziomu województwa. Propozycje w tym zakresie szczegółowe będziemy przedstawiać, ale absolutnie najgorszym pomysłem dzisiaj jest upaństwowienie służby zdrowia, tak jak to było za PRL-u, bo to będzie niechybny kryzys. PiS, proponując przejęcie szpitali powiatowych, pokazuje de facto powrót do rozwiązań, które były w PRL-u i ta centralizacja już raz źle w polskiej historii się skończyła. Państwo bankrutowało. W 1989 roku ten system centralistycznego zarządzania upadł, a dziś Kaczyński buduje go od nowa. No to niechybnie grozi kolejnym upadkiem. A kiedy przedstawicie te propozycje? Bo pan powiedział, że przedstawimy te propozycje dotyczące służby zdrowia. W pierwszej kolejności będą w tej chwili propozycje dotyczące klimatu, ochrony środowiska, edukacja, służba zdrowia. Po kolei te bloki będziemy pokazywać już nawet jeszcze w marcu kolejna odpowiedź. Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej był z nami. Życzę dobrego dnia, nieustająco zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.